Witam serdecznie moich widzów. W dzisiejszym odcinku chcę odnieść się do Waszych pytań, propozycji zawartych w komentarzach i do mojej analizy podstawowych błędów popełnionych w czasie budowy. Na koniec przedstawię kilka alternatywnych propozycji do sposobu budowy mojego obiektu. Myślę, że to pozwoli Wam dobrze wybrać z bogatej oferty znalezionej w internecie. Jak zawsze proszę o komentarze i pytania pod filmem. Jak mówiłem już na początku mojego cyklu, na początek należy dokładnie sprawdzić warunki wodne przed wykonaniem wykopu. Szkło wodne jako dodatek do betonu jest najtańszym rozwiązaniem i gwarantuje dobrą szczelność litego betonu. Wybierając sposób budowy, na tym etapie należy zastanowić się, na co nas stać. Stwierdzam, że najlepiej jest wykonać ściany z litego betonu. Zmiana materiału budowlanego u mnie spowodowała wiele kłopotów, o których mówiłem wcześniej. Myślę, że gdybym zbudował swój obiekt ponownie, zdecydowałbym się na wykonanie ścian ze zbrojonego betonu lub wykorzystał dno szamba jako fundament dla betonowych ścian. Użycie folii bąbelkowej i wykonanie drenażu uważam jako bezwzględną konieczność. Lepiej też obsadzić obiekt wyżej, a następnie podnieść teren wokół niego. Dzięki temu uzyskujemy naturalny spadek wód powierzchownych. Na mojej budowie to prace ziemne spowodowały trzykrotny wzrost kosztów. Niech Was nie zwiedzie suche lato. Drenaż, studnia drenażowa, izolacja termiczna, izolacja wodna to podstawa. Ci, którzy budują swój obiekt na terenie, gdzie zalega lekka gleba typu żwir lub na wzgórzu, na pewno nie będą mieli problemów z wodą zalegającą w wykopie. Pomimo to i tak dopadnie ich problem wilgotnego powietrza. Dlatego muszą przemyśleć sprawę wentylacji. Wymuszona, grawitacyjna, mechaniczna. Nie zdawałem sobie sprawy, że meble spowodują zaleganie wilgotnego powietrza w narożnikach. Dlatego postawiłem na wentylację mechaniczną, wymuszoną. Zarówno pompa, jak i wentylator wymagają zasilania elektrycznego. Dlatego już na początku należy uwzględnić alternatywne źródło prądu. Jeśli planujecie wejście pionowe, to musicie zadbać o jego osłonę. Mnie takie rozwiązanie odpowiada, bo zmniejsza niewykorzystaną przestrzeń wokół ścian. W internecie, nawet na OLX-ie, możecie znaleźć obiekty, których parametry mogą Was zadowolić. Wrzuciłem kilka skanów tego typu stron. Wybierając je, musicie zwrócić uwagę na wielkość, koszt i kruczki typu izolacja zewnętrzna. Dlatego interesująca jest możliwość budowy piwnicy z prefabrykantów oraz technologia tzw. białej wanny. Jest to system wykorzystywany przy budowie basenów i pozwala uzyskać pełną szczelność. Wybierając ten system należy uwzględnić indywidualny koszt projektu i wykonania. Najważniejsze to mieć spisaną umowę handlową z wykonawcą. Wtedy Wasze problemy będą także jego problemem. Ostatecznie istnieją firmy, które mogą Wam zbudować bunkier na zamówienie, ale jak wiecie, wszystko opiera się na pieniądzach. Dzięki za obejrzenie mojej serii. W dotychczas zaopublikowanych filmach zawarłem gros kwestii, które chciałem poruszyć. Ale to nie koniec serii. Będę nagrywał filmy o kolejnych modyfikacjach mojego obiektu. Dlatego mówię Wam tylko do zobaczenia.